Wtorek, 7 dzień września, Sebastian Fałcz, witam i zapraszam na raport. Sprawdźmy, o czym dziś w serwisie. Czy w Jastrzębiu-Zdroju zmuszają pracowników do szczepień? Coraz więcej samobójstw, eksperci biją na alarm. Groźny pies straszył mieszkańców Niedobczyc. Selekcjonowanie pracowników? Z listu, jaki dotarł do naszej redakcji, dowiedzieliśmy się, że w spółdzielni mieszkaniowej Jasmos na terenie Jastrzębia-Zdroju ma dochodzić do sytuacji piętnowania osób niezaszczepionych. Jak sytuacja ma się w rzeczywistości, sprawdzała Katarzyna Siwczyk. Selekcjonowanie pracowników? Z listu, jaki dotarł do naszej redakcji, dowiedzieliśmy się, że w spółdzielni mieszkaniowej Jasmos ma dochodzić do sytuacji piętnowania osób niezaszczepionych. Nie mieliśmy też sygnały, że jest jakaś presja wywierana, że mogą być jakieś bezpłatne urlopy, czy nawet zwolnienia z pracy do 30 września, jeżeli ludzie się nie zaszczepią. Prezes spółdzielni zarzuty odpiera. Bzdura. Przepychanka słowna na linii Tomasz Maron i prezes Jasmosu na tym się nie kończy. Że osoby, które tam pracują latami, nie będą chętne mówić tego pod swoim nazwiskiem, dlatego nie wyrokowaliśmy. Chcieliśmy po prostu wysłać takie zapytanie, aby prezes się mógł do tego ustosunkować i żebyśmy później mieli, że tak powiem, na papierze. Nie ma takiego problemu, rozmawiam z pracownikami, ze stroną społeczną uzgodniliśmy, że pracownicy zostaną wyróżnieni, którzy chcą się zaszczepić premią. Pozostali, jeżeli nie chcą się szczepić, nie muszą dostać tej premii. Choć wokół sprawy zrobiło się głośno, właściwie nie wiadomo, ilu osób dotyczy. Doszło do takiej sytuacji, że w przeciągu 2 dni dostaliśmy 3 sygnały od różnych osób właśnie, że w spółdzielni mieszkaniowej Jasmos dochodzi do jakichś nacisków na to, żeby się szczepić. My mamy 128 pracowników razem z zarządem. Niezaszczepionych, trudno mi powiedzieć. Jeden jest fakt niepodważalny, że w momencie, gdy pytałem się też nieoficjalnie pracowników, oceniłem, że nasze zaszczepienie jest w granicach 45-50%. Z pisma wystosowanego przez przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej z Jastrzębia-Zdroju wynika także, że na terenie spółdzielni pojawiły się ogłoszenia mające świadczyć o gratyfikacjach finansowych dla osób, które się zaszczepią. W tych dziwacznych ogłoszeniach nie byłoby może i nic dziwnego, czytamy w piśmie, gdyby nie fakt, że są one w pewnej mierze finansowane z pieniędzy lokatorów. Tych samych lokatorów, którzy już teraz opłacają wysokie czynsze. Prezes spółdzielni odniósł się i do tego zarzutu. Nie obciąża to funduszu dodatkowo eksploatacyjnego naszych pracowników, bo z tego wynika naszych lokatorów, ponieważ w trzeciej fali mieliśmy moment, że ponad 40% pracowników było chorych na COVID. Było bardzo długie terminy odchorowań, w związku z tym mieliśmy oszczędności na funduszu wynagrodzeń. I razem ze stroną społeczną uznaliśmy, że te oszczędności zachorowań z trzeciej fali przeznaczymy na premię, żeby nie było zachorowań w czwartej fali. Na tym dyskusja się kończy. Jak udało nam się ustalić, do końca września pracownicy, którzy się zaszczepią, mogą liczyć na 300 lub 400 zł gratyfikacji. Mogą, ale szczepić się nie muszą. Przestraszeni mieszkańcy z dzielnicy Niedobczyce zadzwonili do Straży Miejskiej, ponieważ na klatce schodowej biegał groźny pies. Jak się okazało, jego właściciel spał tak głęboko, że nie można było go dobudzić. To właśnie wtedy pies uciekł z mieszkania. Na jednej z klatek schodowych w Niedobczycach biegał groźny pies. Dyżurny Straży Miejskiej w Rybniku przyjął zgłoszenie od anonimowej osoby. Z informacji wynikało, że pies uniemożliwiał przejście przez schody pozostałym mieszkańcom bloku. Gdy na miejsce przyjechali strażnicy, potwierdzili zgłoszenie. Właściciel czworonoga spał tak głęboko, że nie można było go dobudzić. To właśnie wtedy pies uciekł z mieszkania. Strażnicy po wielu próbach w końcu obudzili właściciela psa. Za niezachowanie środków ostrożności na właściciela nałożono mandat karny. W Wodzisławiu Śląskim odbyła się konferencja poświęcona problemowi samobójstw. Dane są zatrważające. Co czwarta śmierć wśród 20-latków to samobójstwo. Najwięcej młodych osób odbiera sobie życie pomiędzy 19 a 24 rokiem życia. Problem jest ogromny, a jak mówią specjaliści, będzie jeszcze większy.
Pandemia zbiera śmiertelne żniwo i to nie tylko wśród osób zakażonych koronawirusem COVID-19. W ubiegłym roku pandemicznym 2020 jedyną przyczyną wydawania akt zgonu dla grupy wiekowej 19-24 przez Urzędy Stanu Cywilnego z powiatu Wodzisławskiego to były samobójstwa. Jedyna przyczyna zgonu, grupa wiekowa 19-24. To jest katastrofa. Tylko w ciągu ostatnich 2 tygodni na terenie powiatu Wodzisławskiego życie odebrały sobie 2 młode osoby. Jeden przypadek to był 17-letni chłopiec, który targnął się na swoje życie. Drugi przypadek to 24-letni, też młody mężczyzna, który wskoczył pod pędzący pociąg. To dramaty, które dotyczą coraz większej liczby młodych osób. Statystyki pokazują, że co czwarta śmierć wśród 20-latków to samobójstwo. Problem nie omija nastolatków. Co piątą przyczyną zgonu w grupie wiekowej 13-19 lat to są samobójstwa. Franciszek Małecki-Trzaskoś, neuropsycholog, antropolog i zarazem prezes Zarządu Instytutu Badań i Analiz Działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego, uważa, że prób samobójczych będzie jeszcze więcej. Najgorzej będzie w okolice lutego, kwietnia przyszłego roku, chyba że władze samorządowe, władze powiatowe, władze miejskie, władze gminne zrozumieją, że nie ma co czekać na Unię Europejską, na ministra zdrowia, na ministra edukacji, że trzeba samemu wziąć się do roboty. Między innymi o tym, w jaki sposób to zrobić, mówiono dzisiaj podczas konferencji zorganizowanej przez Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego Dziupla. Rzeczywiście jest to temat najwyższej wagi. Będziemy się wspólnie zastanawiać, co jeszcze możemy zrobić. Żeby te młode osoby wiedziały, że jeżeli jest problem, tak zwana dziecięca czy młodzieńcza tragedia, to żeby się zwracali przede wszystkim do swoich rodziców. Każda szkoła ma psychologa, pedagoga, więc są to osoby, do których jak najbardziej młode osoby mają się zgłaszać, jeżeli są problemy. Bo rozmowa nieraz pozwoliła już uniknąć tragedii. Kobieta bezpodstawnie wezwała pomoc. Teraz może zapłacić 1500 zł kary grzywny. Do sytuacji doszło w Piekarach Śląskich. Kiedy wybieramy numer 112, oczekujemy, że pomoc przyjdzie do nas bardzo szybko, że pomoc pojawi się na czas. Niestety często służby są blokowane przez takie osoby, które wezwały pomocy, nie mając ku temu odpowiedniego powodu. Można by się zastanawiać, co jest tym powodem poważnym, a co nie. Ratownicy nie zastanawiają się, kiedy ta pomoc jest naprawdę potrzebna. Kobieta, która w Piekarach Śląskich ostatnio wezwała służby i na numerze 112 poprosiła o pomoc. Okazuje się, że takiego poważnego powodu nie miała, a to jej wezwanie bezpodstawne może się skończyć teraz wysoką karą grzywny, nawet 1500 zł. Do takich przypadków niestety dochodzi coraz częściej. Numer 112 to nie telefon do przyjaciela, ani telefon zaufania. Kiedy go wykręcamy, powinniśmy mieć ważny powód, żeby wezwać pomoc. W przypadku 45-letniej mieszkanki Piekar Śląskich tak nie było. Po wykręceniu numeru 112 wezwała pomoc z powodu awantury domowej. Na miejscu mundurowi zastali spokój i kobietę pod wpływem alkoholu. Ta poskarżyła się policjantom, że partner zmuszał ją do, i tu uwaga, smażenia kotletów. Powód wezwania służb okazał się więc nieważny, ale niepoważny, a sprawa zakończy się nie tylko na upomnieniu, ale wysokiej karze. 45-latka musi teraz zapłacić 1500 zł mandatu. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej wciąż trudna. Wczoraj Sejm podtrzymał decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Na teren objęty stanem wyjątkowym mogą wjechać nieliczni. Nie mogą tam wejść także dziennikarze. My oczekujemy skutecznych środków i sposobów, żeby ten problem rozwiązać. A tym skutecznym sposobem nie jest to, że na polskiej granicy teraz będą setki osób mundurowych stały nie wiadomo jak długo. Tak decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na terenie 183 miejscowości na granicy polsko-białoruskiej skomentowała dziś na naszej antenie posłanka Lewicy Wanda Nowicka. Wczoraj Sejm podtrzymał decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Chodzi tutaj o to, żeby rząd mógł przykryć swoją niemoc na tej granicy, że właściwie nie ma nic do zaproponowania. Stoi na tej granicy od tygodni, a ile tam będzie stał i bronił tej granicy przed tymi ludźmi? A przecież wiemy, że i wcześniej przechodzili rozmaici. To zdanie posłanki opozycji. Opinie na temat zasadności wprowadzenia stanu wyjątkowego są podzielone. Premier Mateusz Morawiecki na wczorajszym posiedzeniu mówił z kolei, że obecna sytuacja na granicy jest elementem gry politycznej i zagraża bezpieczeństwu państwa. Dzisiaj widzimy dokładnie, że
W Moskwie, w Mińsku rozpisane są scenariusze, które zagrażają naszej suwerenności, zagrażają bezpieczeństwu państwa polskiego. Premier dodał, że przez wschodnią granicę próbuje się do Polski przepchnąć dziesiątki tysięcy nielegalnych imigrantów. Na posiedzeniu Sejmu nie pojawił się wczoraj prezydent Andrzej Duda. Za uchyleniem rozporządzenia na temat wprowadzenia stanu wyjątkowego głosowało 168 posłów, przeciwko było 247, a 20 wstrzymało się od głosu. Mundurowi z Zabrza zatrzymali na gorącym uczynku dwie osoby podejrzane o włamanie do domu. To nie jedyne działania złodziei. 40-latek okradł 91-latkę, której od dawna pomagał w codziennych czynnościach domowych. A młody człowiek okradł jubilera. Przykrym jest dosyć fakt, że ten 40-latek, jak ustalili policjanci, w przeszłości pomagał tej kobiecie. Ona go znała, ale jej pogarszający się stan zdrowia spowodował to, że on postanowił to wykorzystać. Mowa o mężczyźnie, który ukradł dobytek 91-letniej seniorki. Do policjantów z 5. komisariatu zgłosił się syn 91-letniej mieszkanki Zabrza. Okazało się, że kiedy przyjechał do niej w odwiedziny, zauważył, że w mieszkaniu brakuje pewnych sprzętów, które były na wyposażeniu tego mieszkania. Mundurowi niezwłocznie po uzyskaniu informacji rozpoczęli działania zmierzające do ustalenia, co stało się zdobytkiem kobiety. Z uwagi na stan zdrowia tej kobiety, ona nie była w stanie stwierdzić dokładnie, co się z tymi rzeczami stało. To był telewizor, to była pralka, to była maszyna do szycia. Syn postanowił poinformować o tej sytuacji policjantów z 5. komisariatu. Ci natychmiast zajęli się tą sprawą, zaczęli wyjaśniać okoliczności, w jakich te przedmioty zaginęły. Jak się okazało, one zostały skradzione, a sprawcą tej kradzieży okazał się 40-letni mieszkaniec Zabrza. Podczas czynności przeszukania w jego mieszkaniu znaleziono te wszystkie przedmioty. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Jednak to nie jedyna interwencja mundurowych związana z kradzieżą. Do dyżurnego zabrzeńskiej komendy zadzwonił telefon. Okazało się, że na ulicy Matejki prawdopodobnie dochodzi do włamania. Tutaj pomogła reakcja świadka, który wykazał się czynnością, zauważył, że do budynku obok niego wchodzą jacyś mężczyźni. No i ta informacja się potwierdziła. Kiedy mundurowi dotarli na miejsce, okazało się, że sprawcy nadal są w środku. Mężczyźni w wieku 47 i 56 lat zostali zatrzymani. Do tego budynku włamali się, ponieważ chcieli ukraść z niego elementy instalacji grzewczej, rurki miedziane oraz grzejniki. Straty, które w tym momencie powstały wskutek ich działania, przede wszystkim wskutek zniszczenia mienia, ponieważ ta instalacja została już przez nich częściowo rozebrana, zostały wycenione na 15 tysięcy. Obaj byli wcześniej notowani za przestępstwa przeciwko mieniu. Ponadto zatrzymany 56-latek był poszukiwany. Za włamanie grozi im kara do 10 lat więzienia. Również mundurowi z Katowic prowadzą czynności w sprawie kradzieży obrączek. Młody mężczyzna wszedł do jubilera i kiedy mężczyzna obsługujący tego młodego człowieka odwrócił wzrok, ukradł dwie złote obrączki o wartości ponad 4000 zł. Na naszej stronie internetowej opublikowany jest wizerunek mężczyzny zarejestrowany przez kamery monitoringu. Świadkowie zdarzenia, osoby mogące rozpoznać mężczyznę lub posiadające jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia jego tożsamości, proszone są o kontakt z policjantami z 1. komisariatu w Katowicach. Śląska Policja prowadzi badania poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Katowic. Funkcjonariusze chcą wiedzieć, czego boją się mieszkańcy. Te obrazki pozostały w pamięci wielu katowiczan i nie tylko. Medialne zdarzenia, które były ostatnio, podnoszą niepokój społeczny. Wydarzenia z końca lipca tego roku na nowo przywołały temat bezpieczeństwa w mieście. Z tym bywa różnie. To dopiero się zaczęło w nocy. Ktoś mnie napada, bo coś. Jeszcze się tego nie spotkałem. A dyskoteki są, to wiadomo, co się dzieje. No. Tyle mogę pani powiedzieć. Tak, widać patrole, ale jest spokój, mi się wydaje, nie ma jakichś problemów, nie wiem, z jakimiś, nie wiem, pijanymi ludźmi czy coś w tym stylu. Bezpieczeństwo w Katowicach to dla nas sprawa priorytetowa. Mówimy tu zarówno i przede wszystkim o naszych mieszkańcach, ale także o gościach, którzy przyjeżdżają do Katowic. A tych nie mało, bo Katowice to stolica dwumilionowej aglomeracji. Na wniosek prezydenta Katowic w centrum miasta, szczególnie w weekendy, jest więcej patroli policji. Jako miasto finansujemy dodatkowe, czyli ponadnormatywne patrole policji. Policjanci kontrolują miasta pieszo, odbywają się także patrole konne i z psami. Te działania
przynoszą efekty. Statystyki policyjne wskazują też, że z roku na rok liczba przestępczości w Katowicach maleje. Z naszych wyliczeń za 7 miesięcy 2021 roku wynika, że przestępczość typu rozboje, bójki, podbicia czy uszkodzenia ciała spadła o 50%. Nad bezpieczeństwem na ulicach Katowic czuwają także strażnicy miejscy. Teraz przyszła pora na wydarzenia z kraju i ze świata. Kancelaria Prezydenta zaprosiła przedstawicieli zawodów medycznych i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego do rozmów. Chodziło o aktualne problemy, jakie panują w służbie zdrowia, w tym m.in. o ogólnopolski protest ratowników medycznych, który rozpoczął się 1 września. Pracownicy tego sektora walczą o wyższe płace. Nie zgadzają się też na wyjątkowo trudne warunki pracy. Znaczna część kadry nie przyszła do pracy lub wzięła minimalną liczbę godzin podczas dyżurów. Ratownicy zapowiadają, że 11 września odbędzie się w Warszawie duża manifestacja z ich udziałem. Bogna Jankę, minister w Kancelarii Prezydenta odpowiedzialna za dialog społeczny, poinformowała, że spotkanie z przedstawicielami tego sektora mogłoby się odbyć jeszcze w tym tygodniu. Zaproszenia według minister dotarły już do Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego, pielęgniarek i położnych czy Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Około 600 Afgańczyków ewakuowanych do Polski miało złożyć już wnioski o udzielenie im ochrony międzynarodowej. Taką informację przekazał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki w RMF FM. Osoby te zostały objęte opieką Urzędu do Spraw Cudzoziemców i trafiły do ośrodków dla cudzoziemców w całym kraju. Jak dodał, 17 osób opuściło już ośrodki, ponieważ mogły wyjechać z Polski do innych krajów. Minister wskazał, że wnioski uchodźcze trafiają do szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, a pierwszy etap, na którym rozpatruje się je pod kątem bezpieczeństwa, trwa 30 dni. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku osoby te dostaną status uchodźcy i zostaną objęte ochroną państwa polskiego. 6 Palestyńczyków uciekło z pilnie strzeżonego więzienia Gilboa. Miejsce to uznawane jest za najpilniej strzeżone w całym Izraelu. Przebywają w nim Palestyńczycy skazani lub podejrzani o działalność antyizraelską. Wojskowe Radio Izraelskie podało, że uciekinierzy mogli otrzymać pomoc z zewnątrz i wydostali się przez tunel. Wszyscy przebywali w jednej celi więziennej i wspólnie wykopali tunel. Premier Izraela nazwał ucieczkę incydentem wielkiej wagi, który wymaga sporego wysiłku sił bezpieczeństwa, aby odnaleźć uciekinierów. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie raportu. Już za chwilę na naszej antenie rozmowa Katarzyny Siwczyk z posłanką Lewicy Wandą Nowicką. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.